się nim nazwać, ponieważ nie chodzi mi o młodzież korzystającą z Facebooka, tylko o te małe dzieci, które w wieku 10 lat już mają konta, dają zdjęcia i tak dalej. Dla mnie to jest trochę smutne, że te dzieci wkraczają tak szybko w ten świat, bardzo, ale to bardzo szybko, zapominając o tym, co jest dookoła nich. Wczoraj miałem taką sytuację, kiedy wsiadłem do autobusu, a tam wycieczka szkolna. Sam zawsze wybierałem takie wycieczki, nawet jeżeli to była wycieczka do muzeum, i jechaliśmy tam zwykłym miejskim autobusem. Było mi trochę smutno, gdy patrzyłem na te dzieci w autobusie. Za moich czasów, jak jeździliśmy na takie wycieczki, zawsze siedziało się gdzieś z tyłu z kumplami i obgadywało się, jaka to nam najbardziej się podoba dziewczyna z klasy. Tutaj niestety wyglądało to trochę inaczej, ponieważ małe dziewczynki w wieku 8, może 9 lat siedziały i... I nie żartuję, dosłownie, siedziały i robiły sobie zdjęcia. Lepsi byli ci mali chłopcy, którzy stali trochę obok mnie. Każdy z nich siedział w telefonie. Do jednego z nich podeszła nauczycielka i powiedziała, że ma się chwycić jakiejś rurki albo chociażby usiąść, bo autobus zaraz rusza, a on siedział w telefonie mniej więcej tak. Kobieta nadal do niego mówi i nalega, żeby usiadł, a on... Nie! Dziecko grało w jakąś grę, a gdy w końcu się przesunął i chwycił się rurki, wyglądało to mniej więcej tak. Ja wiem, że te dzieci nie rozumieją, wiecie, jak ważne jest zdrowie czy bezpieczeństwo. Liczy się dla nich ta dana chwila, a dla niego lepiej było grać na telefonie niż po prostu siedzieć i patrzeć czy rozmawiać nawet z rówieśnikami. Najbardziej dziwiła mnie jedna rzecz. Ten chłopak tak grał i nauczycielka powiedziała, że ma usiąść, to na chwilę wyłączył tą grę. A na pulpicie Facebook, Messenger, Instagram, Ask i nie był to telefon jego siostry czy brata. Bo pytałem się. Wydaje mi się, że wpuszczając tak młode środowisko do internetu, bardzo ruinujemy ich psychikę. Już nie wspomnę o tym, że nie wiem, jakie zdjęcia wrzucą na Instagrama w wieku 8 lat. Pytałem się nauczycielki, ile mają lat. Gdy dojeżdżaliśmy do przystanku, na którym wysiadałem, prosiłem ich, żeby wyłączyli na chwilę telefony i rozejrzeli się dookoła. Dojeżdżaliśmy wtedy przez pola, lasy, łąki i tak dalej. Zobaczyli, gdzie tak naprawdę są, to podeszli do okien i zaczęli się rozglądać. Ja naprawdę jestem przestraszony tym, jakie wychowujemy pokolenie. Mówię, że każde dziecko jest tak, bo gdy wyjrzę przez okno, to widzę chociażby dzieci, które grają w piłkę. Biegają, męczą się, śmieją, ale mamy też drugą stronę medalu i to nie powinniśmy się zająć. Więc jeżeli macie brata, siostrę, może nawet kuzynkę, proszę was, byście też pokazali im, co jest za okno. Z mojej strony to by było na tyle, jeżeli zgadzasz się z moim zdaniem, to zostaw łapkę w górę, bo czemu by nie? I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops. Reptar, rapping as I'm mocking deaf rock stars. Wearing synthetic wigs made of.